Szanowni Państwo, no jest nam niezmiernie miło dzisiaj otwierać tą kolejną inwestycję drogową. Mi szczególnie ze względu na to, że jest to na terenie gminy Adamówka. Inwestycję, która przez wiele, wiele lat była zapomniana i zaniedbywana. Była to stara cementowa stabilizacja drogowa łącząca gminę Adamówka z gminą Kuryłówka na granicy dwóch powiatów, powiatu przeworskiego i leżeńskiego. Droga rzeczywiście długo oczekiwana, przez wiele lat, która no, nieporównywalna, trudno ją nawet porównać do tego, co mamy w obecnej przebudowie. Kluczowa pod względem skrótu dla mieszkańców Majdanu Siemiatkowskiego, jak również dla mieszkańców naszej Kolonii Polskiej czy też Dąbrowicy, ale też ważna pod względem komunikacji dla dzieci i szkół średnich, ponieważ gro dzieci dojeżdża, młodzieży dojeżdża do szkoły w Leżańsku, więc i też szpitala w Leżańsku, więc jest to rzeczywiście droga, która spowoduje dużą oszczędność czasu, aby mieszkańcy mogli dojechać do nas, do powiatu leżańskiego. Ta droga, tak szczerze mówiąc, to szczerze to dziękują za nią mieszkańcy Majdanu Siemiatkowskiego, ponieważ to oni najczęściej uczęszczali tą drogą. To, co zastaliśmy, to chcę powiedzieć, droga była w fatalnym stanie technicznym. W zakresie, które wykonaliśmy, była podbudowa z kruszywa. Na tą podbudowę daliśmy warstwę wiążącą i na warstwę wiążącą daliśmy warstwę ścieralną. Ponadto wykonaliśmy na całej długości po obu stronach pobocza. Wartość tej inwestycji to kwota 673 tysiące brutto. 16 lipca podpisaliśmy umowę. Dzisiaj jest odbiór. Jest to zwieńczenie naszego dzieła. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować za bardzo dobrą współpracę z Radą Gminy Adamówka, gdzie finansowanie leżało po połowie, czyli 50 na 50 powiat przeworski i Rada Gminy Adamówka. Udało się zrealizować tą inwestycję, która przez wiele, wiele lat nie mogła doczekać realizacji. Chciałbym jeszcze w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować za również bardzo dobrą współpracę z Zarządem Powiatu Przeworskiego oraz Radą Powiatu Przeworskiego, bez decyzji których nie udałoby się przeznaczyć środków na tą inwestycję.